Cześć, tu Marta. Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale w kolejnym odcinku. Dzisiaj pogadamy sobie o książkach, które są takimi moimi 5-star prediction, to znaczy myślę, że w tym roku ocenię je na 5 gwiazdek. Takie filmy bardzo często pojawiają się na zagranicznym BookTubie i właśnie stamtąd ten pomysł zapożyczyłam. Polega to na tym, że po prostu przedstawię Wam tutaj książki, które w tym roku planuję przeczytać i co do których mam takie przeczucie, że one gdzieś tam trafią we mnie w 100% i ocenię je na 5 gwiazdek. Ja ogólnie 5 gwiazdek nie daję często. W zeszłym roku chyba tylko 3 książki oceniłam na 5 gwiazdek, tak mi się wydaje. Generalnie te skrajne oceny, czyli i piątki, i jedynki, trafiają się u mnie bardzo rzadko i żebym oceniła jakąś książkę na 5, to naprawdę musi być nie tylko dobra, ale musi też być taka moja, wiecie, musi trafić gdzieś tam we mnie w jakiś konkretny punkt, żebym oceniła ją na 5 gwiazdek. W 2020 roku była to na przykład książka Wierzyliśmy jak nikt, czy 27 śmierci Tobiego Obeda. Myślałam, że ta druga również, Therese Bowman, ale okazuje się, że oceniłam ją na 4 gwiazdki, chociaż teraz jak o niej myślę, to ona zasługuje na te 5 gwiazdek i chyba zmienię jej tę ocenę. No a teraz właśnie przedstawię Wam te książki, które planuję przeczytać w tym roku i myślę, że one będą tymi właśnie potencjalnymi ulubieńcami i znajdą się w topce przyszłego roku. Mam nadzieję, że to jest jasne, to na czym ten film ma polegać, tak więc zaczynamy. Pierwsza taka książka to Wojna makowa Rebeki Kwang, którą już pokazywałam Wam właśnie w tych moich planach czytelniczych na 2021 rok. Jest to książka, która w zeszłym roku podbiła, mam wrażenie, cały ten internetowy świat czytelniczy. Wszyscy się tą książką zachwycali. Wiele osób oceniało ją właśnie na 5 gwiazdek. I mimo tego, że ja fantastyki nie czytam aż tak często, to co do tej książki mam dobre przeczucia i myślę, że kiedy w końcu ją przeczytam, to naprawdę właśnie będzie to taki ulubieniec i moja 5-gwiazdkowa książka tego roku. Kolejnym potencjalnym ulubieńcem jest książka Moja znikająca połowa, Brit Bennett. Jest to książka, o której było bardzo głośno za granicą, natomiast w Polsce chyba nie widziałam za bardzo recenzji tej książki. Widziałam, że dużo osób planuje ją przeczytać, ale ostatecznie chyba nie wiem, czy ktoś ją czytał, czy ktoś o niej mówił szerzej na BookTubie. W każdym razie ja chyba nie widziałam takiej recenzji. No ale jest to właśnie książka, tak jak wspomniałam, która była bardzo głośną zagraniczną premierą. Ona zbierała mnóstwo nagród, była nominowana do Bookera bodajże. Już to gdzieś też mówiłam, także czuję, że się powtarzam w tym filmie bardzo. To jest historia, która opowiada życie dwóch czarnoskórych sióstr. Natomiast jedna z nich wychodzi za białego mężczyznę i jest pokazane, jak diametralnie zmienia się jej życie, kiedy wchodzi niejako do tej takiej białej społeczności. To bardzo źle brzmi, wydaje mi się, kiedy o tym mówię. Natomiast sama książka ma właśnie pokazywać te różnice wynikające z koloru skóry. Bardzo jestem ciekawa tej książki, tej powieści. Myślę, że jest to ważna pozycja. Na to liczę, że właśnie będzie to taka ważna, pouczająca, otwierająca oczy książka. No i że będzie po prostu bardzo dobrze napisana również. Tego się spodziewam po tym, co o niej słyszałam w zeszłym roku. O kolejnych dwóch książkach nie będę w ogóle za dużo mówić, bo pokazuję Wam je tutaj w TBR-ach tak często, że już jest mi wstyd, że do tej pory ich nie przeczytałam. I po prostu to już nie jest fajne, że ja ciągle te książki pokazuję w kontekście książek, które chcę przeczytać, a nie książek, które przeczytałam. Tak więc tylko na szybko Grona gniewu, Johna Steinbecka i Traktat o łuskaniu fasoli Wiesława Myśliwskiego. Obie te książki czuję, że trafią do moich ulubieńców. Jeśli chodzi o Traktat o łuskaniu fasoli, to ja tę książkę już zaczęłam czytać. Nie przeczytałam wiele, bo jakieś 100 stron i odłożyłam na półkę, bo nie czułam, że jest to książka, na którą mam ochotę w tym momencie, ale jestem zakochana w stylu pisania. To jest taki powolny, taki... Widać, że autor bardzo ostrożnie dobierał słowa w tej książce. Tutaj nie ma przypadkowych słów, nie ma słów takich nie na miejscu. Przynajmniej na razie tak mi się wydaje po tych 100 stronach. No i zapowiada się to bardzo dobrze, ale to jest jednocześnie taka książka, na którą trzeba mieć dobry moment, bo nie jest to taka książka, wiecie, na odstresowanie, przez którą się płynie, tylko na której rzeczywiście trzeba się skupić. No a o Steinbecku również już tyle mówiłam. Mówiłam, że kocham myszy i ludzi. To jest jeden z moich takich ulubieńców wszechczasów. Także bardzo chciałabym się zapoznać z innymi książkami tego autora, więc Grona gniewu są w planach i też o tej książce słyszałam tak wiele dobrego, że jestem niemalże pewna, że ta książka dostanie ode mnie 5 gwiazdek, kiedy w końcu ją przeczytam. Mam tutaj również Światu nie mamy czego zazdrościć, czyli reportaż o Korei Północnej, który zresztą Wy wielokrotnie mi polecaliście i mówiliście, że jest to najlepszy reportaż, jaki w życiu przeczytaliście. I na to bardzo liczę, taką mam nadzieję, że właśnie kiedy tę książkę przeczytam, to również tak uznam, że jest to, jeśli nie najlepszy, to przynajmniej jeden z najlepszych reportaży. Mam nadzieję, że ta książka znajdzie się wśród najlepszych książek tego roku, które przeczytam. No i właśnie, że będzie to tak dobra książka i tak bardzo gdzieś tam trafiająca we mnie, że dostanie ode mnie te 5 gwiazdek. Mam jeszcze 3 książki do pokazania Wam jako tych moich potencjalnych ulubieńców, natomiast nie mam ich w formie fizycznej, ponieważ 2 z nich jeszcze nie miały swojej premiery,
a jednej jeszcze nie kupiłam, ale planuję to zrobić, tak myślę. A tą właśnie książką są Tkanki miękkie Zyty Rudzkiej. I jest to również książka, która w zeszłym roku zdobyła, nie wiem czy jakieś nagrody, ale na pewno pojawiała się w bardzo wielu zestawieniach najlepszych książek wydanych w 2020 roku. Książka polskiej pisarki, książka, która opowiada o relacjach ojca z synem, o relacjach bardzo trudnych. Tak przynajmniej wiem z opisu i tak kojarzę z opinii, które na temat tej książki czytałam. Ale poza tym, że temat wydaje się bardzo ciekawy, bardzo takie ciekawe podejście właśnie do relacji dwóch mężczyzn, bo jednak rzadko chyba taki motyw w literaturze się gdzieś tam pojawia, to słyszałam, że Zyta Rudzka pisze genialnie. Była w Polsce wydana jakiś czas temu inna jej książka, w tym momencie nie pamiętam tytułu, ale wiem, że ona również zbierała świetne opinie, także jestem ciekawa tutaj zarówno książki, jak i pisarki. No i opierając się na tym, co ludzie mówią o tej książce, o Tkankach miękkich, to myślę, że będzie to coś totalnie rewelacyjnego. Jedną z książek, która nie została jeszcze wydana, a na którą bardzo mocno liczę, jest książka wspomniana już dzisiaj Teres Bowman, Utonęła. To będzie premiera wydawnictwa Pauza w marcu chyba, na początku marca wychodzi ta książka. Tak jak mówiłam na samym początku, ta druga gdzieś tam we mnie dojrzała i uważam, że powinnam przyznać jej 5 gwiazdek zamiast 4 i właśnie tak planuję to zrobić. No i myślę, że najnowsza książka tej autorki również wywrze na mnie takie wrażenie, to znaczy nie myślę, tylko mam taką nadzieję. Mam trochę takie obawy, ponieważ czytałam również O zmierzchu Teres Bowman i O zmierzchu nie wywarło na mnie aż takiego wrażenia, to chyba była taka trójkowa książka dla mnie. Natomiast właśnie ta druga no, trafiła gdzieś tam we mnie, bardzo do mnie przemówiła swoim tematem, główną bohaterką, która była raczej taką negatywną postacią, ale jednocześnie taką bardzo prawdziwą. Zresztą wiecie, bo ja o tej książce mówiłam już wielokrotnie. No i właśnie liczę na to, że w książce Utonęła również znajdę coś takiego mojego, co znalazłam w tej drugiej. I ostatnią już książką, która mam nadzieję stanie się moim ulubieńcem tego roku, jest książka, która wychodzi już całkiem niedługo, dosłownie za kilka dni, a będzie to Zima, Ali Smith. Ja jestem na świeżo po przeczytaniu Jesieni tej autorki. Jest to taki cykl pory roku, więc ukaże się jeszcze, zakładam, wiosna i lato. Natomiast jeżeli chodzi o Ali Smith, to Jesień była moim pierwszym spotkaniem z tą autorką i przyznałam tej książce 4 gwiazdki na 5, nie 5 na 5, ale ja tej książki po prostu też nie czytałam we właściwy sposób. To znaczy ta książka ma w sobie tyle rzeczy. Opowiem Wam o niej trochę więcej w podsumowaniu stycznia, ale ta książka, w ogóle Ali Smith jest genialną pisarką jak dla mnie. Ona w cieniutkiej powieści upchała tyle treści. Wiecie, że ja to uwielbiam już właśnie po Myszach i ludziach, po Przyjacielu, po wielu takich krótkich książkach, które gdzieś tam znalazły swoje miejsce w moim sercu czytelniczym. To właśnie ja lubię, kiedy autor potrafi na niewielu stronach zmieścić bardzo, bardzo wiele treści i to zrobiła Ali Smith. W Jesieni było mnóstwo odniesień do literatury, było mnóstwo takich przemyśleń na temat życia. Tam jest tyle symboliki w tej książce, że chyba nie sposób wyłapać to wszystko za jednym czytaniem. Tak więc jest to zdecydowanie taka książka do wielokrotnego czytania. No i właśnie na to bardzo liczę na zimę. Postaram się lepiej przygotować do zimy. Już mniej więcej wiem, czego się spodziewać, bo przy jesieni byłam troszkę zaskoczona, muszę przyznać. Więc mam nadzieję, że z takim trochę bardziej chłonnym umysłem podejdę do zimy i że właśnie dzięki temu przyznam jej 5 gwiazdek na 5, bo Ali Smith na to na pewno zasługuje i to, że nie przyznałam jesieni tyle gwiazdek, to jest wyłącznie moja wina. Tak prezentuje się ta moja lista potencjalnych ulubieńców 2021 roku. Myślę, że jakoś to zweryfikuję na koniec roku, jeżeli uda mi się te książki przeczytać albo większość z nich, to zrobię może jakiś taki filmik z konfrontacją tego, czy rzeczywiście te moje oczekiwania zostały spełnione. Dajcie znać, czy Wy macie takie książki, co do których po prostu macie przeczucie, że one gdzieś tam do Was trafią i trafią do grona Waszych ulubionych książek. Bardzo jestem ciekawa, jakie to są tytuły. Na dzisiaj to tyle. Bardzo Wam dziękuję za obejrzenie tego filmu do końca. Widzimy się już niebawem. Do zobaczenia. Cześć!